Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96 FM. 29 minut pozostało do godziny 10. Tomasz Misiek, zapraszam na dzisiejszą rozmowę na 96 FM. Andrzej Buchański, wiceprzewodniczący Rady Miasta, radny klubu Zielone Razem. Dzisiaj jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Kilka słów o wczorajszej sesji. Z jednej strony techniczna, z drugiej trochę uroczysta. Radni mogli dotknąć pucharu, złotego pucharu, który wywalczyła drużyna Stalmetu. Ten czarny puchar to był złoty. Złoty w domyśle. No ja go nie nosiłem, bo nie mam siły, ale go dotknąłem. Jak poczuł się pan lepiej? Nie. Ale bardzo się cieszę. Chodziłem, część meczów oglądałem. No fajnie wciąga. Oczywiście, jeżeli ktoś interesuje się sportem, nawet na takim poziomie, publika, że lubi od czasu do czasu popatrzeć. Publika fajna przychodzi. Naturalnie. To wszyscy podkreślają wielokrotnie, że ta publika na halach, kiedy to jest siatkówka, koszykówka, czy nawet piłka ręczna, jest diametralnie inna niż ta piłkarska, ciesząca się złą sławą, czy nawet żużlowa, która też od czasu do czasu gdzieś tam rogi jakieś większe pokazuje różnym ludziom. No ale taki jest urok tego sportu. Może to kwestia przestrzeni. Nie urok, a jakość i siła drużyny, której kibicują, bo jeżeli drużyna wygrywa, to zawsze jest euforia. A jak nie idzie, no to i nastroje kibiców są różne. A pan myśli, że piłka nożna, jak już tak sobie o sporcie chwilę rozmawiamy, ma szansę? Nie wiem, czy odrodzić się to jest dobre słowo, bo są tacy, którzy oczywiście wspominają zamierzchłą przeszłość, czasy dinozaurów absolutnie, kiedy to w Zielonej Górze mieliśmy piłkę na trochę wyższym poziomie. No w tej chwili dużo się dzieje w okolicach piłki. Senator Robert Dowhan mówi, że wejdzie ze swoim know-how w jakiś sposób i będzie próbował zbudować markę stworzoną może z dwóch klubów. Z jednej strony będziemy mieli właśnie ten marketing cały około żużlowy, z drugiej strony zawodników. Słyszałem o tym, wszystko zmierza w jednym kierunku, jeżeli miasto da kasę. Tak. A to zawsze tak jest, no ktoś musi dawać na to pieniądze. No więc możemy sobie wizerunek budować. Ale to co chce pan powiedzieć, że to raczej maszynka do zarabiania pieniędzy? Wizerunek budował za jakieś pieniądze publiczne. Mnie zawsze, i zresztą graczem nigdy nie byłem, a najlepszym ze względu na budowę, to zawsze stawiali mnie na budowę ciała, stawiali mnie na bramce. Trudniej było strzelić. Największą powierzchnię zajmowałem. A tak naprawdę najbardziej interesuje mnie każdy sport w szkole. To jest poziom gimnazjum, szkoły średnie. To jest to, co chciałbym, żeby kwitło w każdej szkole. Ale wie pan, że to kwitnie. Nie, generalnie mega, w skali kraju mega, wygląda nieźle. Nie mamy mega dobrych, młodych zawodników, którzy potem giną gdzieś w czeluściach jakiegoś systemu dziwnego, bo mamy świetne wyniki na tym niższym poziomie. My już nie mamy wpływu, tak? A to jest inna sprawa. A jeżeli chcemy być europejscy, a słyszę, że takie są wymagania, że nie wejdziesz do kolejnej ligi, jak nie masz zadaszonej trybuny, coś tam. Ojej, no słonie na łańcuchu. No tyle, że u nas okazuje się, że czasami infrastruktura jest ważniejsza od tego. To podkreślam, tak? To jaki podkreślam. Jest wynik sportowy. Jeżeli oglądam sobie ligę angielską lub szwedzką, myślę o żużlu, przypominają mi się czasy na wrocławskiej, kiedy na drugim łuku siedzieliśmy z dziećmi na kocu, jedliśmy coś z grilla, dzieciaki wypisywały programy. Ale to było. Jest chyba właśnie kwestia super systemu, było, bo tak? Na zachodzie żużel traktuje się trochę jako cyrk. Na tor, na jakość toru, na tych wymienianych ligowych stadionach na Wyspach na przykład, no to nasi torety w Polsce by nie wyjechali, tak? No nie, to jest, nie da się. A tam i nasi się ścigają, wszyscy inni, to jakoś wygląda. Tylko że tam nikt nie napompował balonu, tam nie było i nie ma zawodników zarabiających miliony złotych, nie ma tak potężnych kontraktów, które u nas się pojawiły. Wie pan, wystarczy ja nie wiem, spojrzeć... jakie u nas są kontrakty, no ale to... wiem, że to jest najdroższa Liga Świata. Kiedy Nicky Pedersen jeździł w Zielonej Górze dobrych parę lat temu, jako jeszcze młody zawodnik, bardzo perspektywiczny, nikt nie wiedział o tym, że on będzie mistrzem świata i będzie tam super zawodnikiem przez cały czas. Wtedy mniej więcej brał za kontrakt 100 tysięcy złotych.
On w tej chwili za 100 tysięcy, to ja myślę, że nie wyruszyłby na próbę toru, by nie pojechał. W Polsce. No możliwe. Znaczy wie pan, ja nie lubię, strasznie nie lubię złodziei, nie lubię, jak ktoś komuś coś ukradnie. Jeżeli potrafi zarobić, zakontraktować się, sprzedać się za dobre pieniądze. Nie, no to super, do zawodników nikt nie może mieć pretensji. Daj Boże zdrowie. Przeginamy z tą ligą? Myślę, że już było o kosztach, to już widać, widać w klubach. Na pewno to się będzie zmieniało, aby zmieniało się w kierunku, że będzie więcej, będzie jeździło więcej jeźdźców naszych, że wrócimy do szkolenia młodzieży, że będzie szkółka, że będą turnieje młodzieżowe. I wracam do tego, żeby szkolić dzieci, młodzież, co oni zrobią później. To nie musi być tak. Zresztą nie musi być tak, że wszyscy zostaną w Zielonej Górze, bo mamy w każdej dyscyplinie pierwszą ligę czy ekstraligę, bo się nie da, tak? A patrząc na koszykówkę, złośliwi pytali na różnych portalach, a który z nich jest z Zielonej Góry, i tak dalej, i tak dalej. Nie da się. Pewnie w trzeciej piątce by się doprowadziliśmy, mówię, my wszyscy, Polacy, doprowadziliśmy do tego, że ten stan jest nasz, tak? To nie jest narzucone, to jest nasze. I do nas należą zmiany, więc myślę, że i działacze, i kibice odpowiedzą na to zapotrzebowanie w sposób właściwy. Im właściwy. Nie mówię, że teraz jest źle, będzie lepiej lub odwrotnie. Nie. Ale dochodzi do jakiegoś szczytu możliwości finansowych, technicznych, innych. Mamy możliwość grania w lidze europejskiej. Myślę teraz o koszykarzach. No ale budżet. No i tutaj znowu wracamy do tego samego, tak? Jeżeli będziemy mieli taki budżet, jaki mamy, to nie ma czego tam szukać, bo kiedy zawodnicy z Telmetu jechali sobie na przykład do Rosji i widzieli, co się tam dzieje i jakie tam są pieniądze, no to mówili, super, też byśmy chcieli grać w takim klubie, ale my nawet na naszą ligę, będąc tym topem pod względem finansowym, nie mamy absolutnie tam czego szukać i pewnie tak jest. Czekałem wczoraj w czasie wystąpienia pana prezesa, właściciela, pana spółki. Prezesa, tak, Janusza Jasińskiego. Czekałem na pytanie do rady tak naprawdę. Czy pomożecie i ile? No to nie padły. Pan Jasiński jest facetem subtelnym. Dżentelmeni przy ludziach o pieniądzach nie rozmawiają. Może to dobrze, ale rada w swojej zbiorowości no nie jest w stanie rozmawiać indywidualnie z 25 radnymi, bo ani się tego nie robi, ani się nie praktykuje, ani nie jest to możliwe. Natomiast no nie padło zapotrzebowanie na jakieś pieniążki. Mimo że wszyscy wiedzą, że w budżecie zarezerwowane są pieniądze dla sportów ekstraligowych. Trzeba będzie na pewno i te pieniądze pomóc, by się pojawią w klubie. No ale wróćmy do piłki na boisko z powrotem. Druga połowa w takim układzie. Myśli pan, że odrodzi się ta piłka? Bo zeszliśmy na temat finansowy, a finanse i tak z miasta płyną szerokim strumieniem do klubu piłkarskiego. Oczywiście. Mówi się, że to nawet 500 000 było w ubiegłym sezonie. Jak miałem czas pójść na Sulechowską i nawet była taka świecka tradycja, że przed tym południem się tam tuptało, a ja urodziłem się na Towarowej, a Towarowa to zaraz Sulechowska i to ja pamiętam czasy, kiedy po meczu za Stalu zamykana była ulica Sulechowska, nie było jeszcze wiaduktu, tylko przejście przez tory, milicjanci pilnowali, kibice całą ulicą szli z meczu, tak? Tyle ich tam było. No teraz, jak doliczysz się 200, to jest super mecz. No tak? Ale z drugiej strony mamy KSF, czyli drużynę firmowaną znaczkiem Falubas. I tam się okazuje, że można, że przychodzą ci kibice. Na stadionie na Wyspiańskiego można zobaczyć 2-3 razy więcej kibiców niż pojawia się na Sulechowskiej. Więc to też o czym świadczy. Być może jednak ten know-how i ta marka jest tutaj bardzo ważna, że ci sami kibice, którzy wybierają się na Żużel, może nie wszyscy oczywiście, bo nie przełożymy tam 10 czy 15 tysięcy, zwłaszcza, że 3/4 to przyjezdni, ale ci z Zielonej Góry wybierają się również tam i to im się podoba. Może rzeczywiście to jest jakiś magnes, który będzie mógł pozwolić na to, żeby przyciągnąć. Tak, żeby mówić, wystarczy podzielić
zrobić taki próbnik, podzielić ilość pieniędzy przekazanych przez miasto, przecież nie przez sponsorów, bo nie będziemy im do kieszeni zaglądali, przez ilość kibiców na meczu No i mamy jasność. I wyjdzie nam, ile dopłacamy do jednego kibica. Ale inni powiedzą, że można policzyć ilość trenujących, tak? Sekcji dzieciaków kopiących piłkę. A ja wolę małe boiska, gdzie w koło biega paru rodziców, mama coś do picia trzyma i podaje, i oni tam się biegają. To jest dla mnie dużo ważniejsze, dlatego, bo widzę dzieci, które potrafią się wywracać o własne nogi, i widzę później takie tego samego chłopca, który pięknie biegnie, potrafi się szybko zatrzymać. Reasumując, Andrzej Bochański nie wierzy w odrodzenie piłki nożnej w Zielonej Górze na wysokim poziomie. Ona niech się odradza tam, gdzie jest młodzież. Rozciągać to trzeba. Sala gimnastyczna to mało, czyli więcej możliwości. Jak nie w WF-u, już nie chcę naprawiać programów szkolnych, to zajęcia dodatkowe, a więc przychodzą tylko dzieciaki, które chcą, tak, którym pasuje. Miesiąc pochodzi, to najczęściej rodzice organizują dzieciakom. Dobrze. I niech to się w takiej formule dzieje. To musimy dofinansować. Potrzebujemy trenerów takich osiedlowych do zajmowania się dziećmi. Reszta niech sobie radzi na tym trudnym rynku finansowym. No to ucieknijmy od sportu do rzeczy mniej przyjemnych. Mamy burzę medialną z quasi-aferą, nazwijmy to, inwalidzką. W tle mówi się o tym, że... Właśnie przez to, że mówimy dalej, że to ktoś dalej kogoś, będzie ktoś mówił. Nie wiem, tylko zastanawiam się, jakie jest pańskie zdanie w tym temacie, bo oczywiście zdanie wszyscy będą mieli różne. Jedni powiedzą, prezydent jest chory, miał rację, czy był chory w momencie, kiedy orzekano o tym, że jego stan zdrowia nie jest idealny. Zresztą ci, którzy go przynajmniej trochę znają, to wiedzą, że rzeczywiście człowiek miał z tym problemy, nawet jeśli wygląda na co dzień na okaz zdrowia. A z drugiej strony ktoś powie, no jest kobieta, pewnie ją zwolnili specjalnie, bo gdzieś coś przeskrobała, czegoś nie chciała. I tak na dobrą sprawę jedna strona rzuca oskarżenia, druga się tłumaczy, pokazuje jakieś papiery, różnego rodzaju dokumenty, wyroki sądowe i nikogo to nie obchodzi. Akurat te przypadłości prezydenta były zawsze tematem do naszych wspólnych rozmów. No, bo pan ma podobne, tak. Bo obaj z tym mamy problem. Ja już prosiłem prezydenta, żeby wycofał się z tej nierównej dyskusji. Ona jest bardzo, bardzo nierówna, dlatego że powiedziałem to też. Widocznie prezydent już za długo jest prezydentem, bo wszyscy strasznie chcieliby mu dowalić, tak? Dzisiaj w radio słyszałem już apel tej pani o to, że będzie robiła konferencję prasową i apelowała o to, żeby te sądy się w końcu skupiły jakoś, tak? Bo 20 ileś spraw, a to powinno być rozstrzygnięte szybko. Wszystko można powiedzieć, żeby prezydenta w jakiś sposób dotknąć. Jest to świństwo najwyższych lotów. To jest tendencja ogólnopolska, można byłoby powiedzieć, bo to się dzieje wszędzie, wie pan. Widzi pan, że teraz mamy taką... Po co zajmować się poważniejszymi rzeczami? Zajmiemy się jedną panią, a to, że dziesiątki innych pracowników w innych miejscach jest traktowanych jak jest, to nie jest problemem. Ważne, że w otoczeniu prezydenta ktoś bardzo ważny ucierpiał. Ja zwrócę uwagę tylko na kilka elementów. Ta pani mówi, że miała orzec. Też ona może sobie orzec coś w prywatnej sprawie, tak? Jest komisja, miejska komisja. I druga sprawa. Wiadomym było, że prezydent Kubicki, składając dokumenty, nie będą rozpatrywane w Zielonej Górze, bo nie mogą. Nie ma takiej technicznej możliwości, oczywiście. Ja pamiętam z moich czasów, wszyscy byli opiniowani przez RIO, a marszałek do ministra spraw wewnętrznych jeździł, bo to musi być gdzieś tam inaczej ulokowane. Coś tam, tak? To jest taki sam przypadek. Wojewoda, czy urząd wojewody decyduje, który z tego środku to rozpatruje, orzeka, jak orzeka, prezydent się przyjął do wiadomości i tyle. I tak druga rzecz, no po co temu prezydentowi to? Tak, karta. Tego ja osobiście nie rozumiem. Kompletnie tego nie rozumiem. Jeździ woźnikiem kierowca, który,
który na pewno może wjechać pod ratusz, jak musi. Ja nie wierzę, bo staje gdzieś tam z boku. No, to jest gospodarz tego miasta, tak? Nie widziałem, żeby korzystał z takiego uprawnienia i podjeżdżał gdziekolwiek pod nos, bo ja jestem prezydentem, ale też umówmy się, że doświadczenie do niczego nie jest mu potrzebne. No i takie nakręcanie sprawy... Tylko, że ta karta nie ma kompletnie znaczenia, bo tu wie pan, jaki mechanizm działa. Coś zakombinowali, a to jest kombinacja. A ludzie lubią słuchać o tym, że ktoś coś kombinuje na szczytach władzy, tak? Bo zawsze ten, który rządzi, to musi być kombinatorem, prędzej czy później. No i to tego doświadczają wszyscy politycy i samorządowcy. No i władza kradnie, władza kłamie. No tak. No to się u nas sprawdza, jest o czym pisać, jest o czym mówić. A wiele ważniejszych rzeczy się w mieście dzieje i naprawdę, gdybyśmy popatrzyli na to normalnie, to w ciągu każdego dnia, kiedy są konferencje prasowe i ktoś coś tam wyjaśnia, a prawomocna decyzja NIK-u, nieprawomocna decyzja NIK-u, jakby takie były, no trudno, prezydent musi przez to przejść, musi rozejrzeć się wokół siebie, w jaki sposób powstają tego typu zdarzenia, wyciągać z tego wnioski i kierować miastem jeszcze przez parę lat co najmniej, żeby realizować to, co planowaliśmy, kiedy szliśmy do wyborów. Są tacy, którzy przywiązują bardzo dużą wagę do mediów społecznościowych. Jedni twierdzą, że jest to absolutnie świetny kanał dystrybucji informacji, że ludzie przerzucają się w tej chwili absolutnie na media społecznościowe, nie interesuje ich radio, telewizja, gazety. Najważniejsze jest to, co piszą znajomi. Są tacy, którzy twierdzą, że jest zupełnie inaczej. Pan ma konto w mediach społecznościowych, ale nie jest pan pisaczem takim, który oto siedzi i komentuje na bieżąco całą rzeczywistość, która pana otacza. Natomiast ma pan kolegów w Radzie, nawet w swoim klubie, którzy rzeczywiście to robią i już zaczynają się ludzie tym interesować, jak to Filip Gryko kontra Jacek Budziński potrafią obrzucać się błotem w jedną i w drugą stronę. Nic z tego nie wynika oczywiście, bo jeden będzie miał tych, którzy jednego poprą, drudzy, którzy poprą drugiego, natomiast panowie wczoraj uśmiechnięci razem z tym właśnie pucharem, są chwile, które łączą, czy jakieś takie hasło gdzieś wypisane, 2 godziny później, 3 godziny później i jadą znowu po sobie. Po co? No, jak pan zaprosi ich do siebie, to pan o to zapyta, ja tego nie rozumiem, ale to są już te różnice pokoleniowe jednak, tak? No, to muszę się przyznać słuchaczom, że jestem dużo starszy od nich, w związku z tym, no może nie leniwy, ale nie, nawet jeżeli dotrę do nie wiem, kliknie mi tam 500 osób, że lubi coś temat, przeczytało, lubi. Czy... Że przeczytało, czy skomentowało. W naszym mieście żyje nas 100 kilkadziesiąt tysięcy ludzi. I o nich myślmy, tak? Róbmy wszystko, żeby ci ludzie byli z nas zadowoleni. Zupełnie inną sprawą jest to, że czasami jest wygodnie kliknąć. Ale właśnie moich młodych kolegów wybrali na kolejną kadencję, uznali ich za kompetentnych, za tych, którzy potrafią patrzeć na sprawy całościowo. Ja powiem, że według mojego widzenia ci ludzie, którzy się przywiązują bardzo do tych portali społecznościowych, to zaczyna ich bardzo wciągać. Oni tym żyją. Ja widzę, że otwiera oczy i klika. I klika, no. To tak, tak chyba nie można. To nie jest dobry kierunek. I to kiedyś się przełamie, jak w sporcie żużlowym i zacznie osiadać, wracać do jakichś warunków porównywalnych do życia społecznego, do innych rzeczy. Ten internet daje tą możliwość, to podkreślają wszyscy, tak? Już nie mówię o anonimowości, bo przyjmijmy, że w tych portalach ludzie są mniej anonimowi, bo większość podpisuje się z imienia i nazwiska, chociaż jak pan napisze, że się nazywa Kowalski, to może pan funkcjonować tam jako Kowalski i nie będzie z tym większego problemu. Natomiast w internecie, czy na tych portalach bardzo łatwo jest coś kliknąć, tak? Bardzo łatwo jest polubić, bardzo łatwo zgodzić się na coś. Był taki przypadek, Kubicki, ileś tam miesięcy temu, mówię o prezydencie, kliknął, że lubi jakąś inicjatywę, nie wiem, którą z tych nowych powstających,
No i dzisiaj, kilka dni temu, była wielka dyskusja, z kim Kubicki trzyma, tak? Tak. Te historie, czy z Kukizem, czy nie z Kukizem. Tak, czy z tą drugą formacją, nawet zapomniałem jakoś. Nowoczesna.pl. Nowoczesna.pl. To nie jest tak. Ja lubię niektóre wypowiedzi, niektórzy mają barwny język i lubię... Często jesteśmy tacy, że sam tego bym nie powiedział, ale lubię, jeżeli potwierdzam, powie, jak czytam tekst dobrze napisany, mi odpowiadający, to ja mu to kliknę. No, inna sprawa jest taka, że to widać zwłaszcza po wydarzeniach. Niejednokrotnie mieliśmy taką sytuację, że ktoś ogłasza wydarzenie, spotkajmy się wszyscy pod ratuszem, protestujmy albo bądźmy za czymś. To nie ma większego znaczenia. Nagle tam 1000, 2000 osób mówi, tak, wezmę udział, będzie super. A potem ten, kto miał wziąć udział, to przecież przypomniało mu się, że on akurat dzisiaj jest w szkole, w pracy. Nie myślał, że pójdzie. Oczywiście, tak? No po prostu sobie kliknął. Tak? Po prostu sobie kliknął, bo lubi, jak coś się dzieje na przykład, bo znam sporo takich ludzi, że nieważne jak, ale niech się dzieje. No, działamy. Coś się w naszym mieście nic się nie dzieje przecież. Tak? Wszystko zarosło, nic nie działa, wszędzie jest brudno. No tacy jesteśmy. Tylko, że te śmieci do tych naszych lasów, tak jakby nawiązuje tego, po prostu same nie zasuwają, tak? Tylko te worki rozwalone i pogryzione przez zwierzęta zanosi człowiek. To tak? Jak mamy ekologiczny akcent, to pomyślałem. Może sąsiad, koniec, a może ten sam, który zaniósł. Wczoraj wieczorem wchodziłem do lasu, szedłem konkretną ścieżką, była czysta. Dzisiaj po godzinie 6 rano ta sama ścieżka była zasypana śmieciami. No i w nocy myślę, że ptaszki ich nie przyniosły, kaczki czy nawet lisy. Tak? Ktoś te worki tam zatargał. Będziemy dzwonić do różnych redakcji i będziemy oburzeni tym, że jeszcze nikt tego nie posprzątał. No, tak też musi być, tak? Jesteśmy już sporym miastem. Miasto już tak na poważnie w ramach tej fuzji przejęło naprawdę ogromne tereny do utrzymania. To się samo nie utrzyma. Tak? Za moment będziemy słyszeli wszyscy, że Zielona Góra jest zarośnięta trawą. To ja pozdrawiam bardzo serdecznie pana z kosiarką, który dzisiaj 6:05, jak się skończyła cisza, jeździł ile wlezie po prostu tak, żeby... A co, skoro on wstał, to inni też wstaną i przynajmniej będzie porządek od samego rana. Andrzej Bochański, wiceprzewodniczący Rady Miasta, był dzisiaj gościem Rozmowy na 96. Dziękuję za zaproszenie. Serdecznie. Dziękuję państwu. Do widzenia. Rozmowa na 96FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9:30. Powtórka o 17:30. Tylko na 96FM.